zaszła w ciążę, już się nic nie chce, już filmików nie nagrywa, już cisza, nic nie pisze, nic się nie dzieje na tym Israel Friendly. Nic. Nudy. Szalomcik! Witam wszystkich, co się ostali jeszcze na Israel Friendly. Oj, straciłam ostrość. No, nie dziwne w tym stanie. Chciałabym zaprezentować filmik o tematyce bardzo mi bliskiej w aktualnych tygodniach i miesiącach, a mianowicie ciąża po izraelsku. Przygotowałam sobie prowiant, bo to nagranie potrwa pewnie z kilkanaście minut. Ja muszę mieć jakieś po prostu odżywienie tutaj w międzyczasie. Przygotowałam orzeszki, przygotowałam banana. Cholera. I nie przygotowałam wody i to jest duży błąd, ale to wszystko da się naprawić. Zapraszam. Opieka medyczna w trakcie ciąży. To, co jest charakterystyczne dla Izraela, to jest bardzo wysoki poziom opieki medycznej. Ja na szczęście, jak na razie, odpukać hamsa bez Rat Hashem, Beshatowa i wszystkie takie. Za chwilę wytłumaczę, na co się tutaj powołuję. Na szczęście, jak na razie, ta ciąża przebiega sprawnie, więc ta moja opieka medyczna była też w takim bardzo podstawowym zakresie i wydaniu. Natomiast z tego, co wiem, to w innych ciążach moich koleżanek, ta opieka również nie zawiodła w nawet najbardziej takich newralgicznych momentach. Jeżeli chodzi o badania, to już na początku, na pierwszych spotkaniach z lekarzem prowadzącym, otrzymałam kalendarz badań przypadających na każdy miesiąc, na każdy tydzień. I jakby nie ma co się wydawać w szczegóły, jakiego typu to są badania te podstawowe, bo przypuszczam, że w Polsce są takie same i standardy na świecie są identyczne. Natomiast to, co jest powiedzmy tutaj specyficzne i czego nie jestem pewna, czy to istnieje w Polsce, to są badania prenatalne, badania genetyczne w kierunku zespołu Downa. Nie wiem, dlaczego akurat ta choroba jest jakoś szczególnie badana w pierwszym trymestrze ciąży, natomiast tutaj rzeczywiście genetyka jest badana w tym zakresie trzyfazowo. W pierwszym trymestrze ciąży i w drugim trymestrze ciąży mamy tak zwane badania ultrasonograficzne, takie bardziej pogłębione, których celem jest właściwie zbadanie, zmierzenie, określenie jakości rozwoju każdej części, istotnej części ciała malucha. W pierwszym trymestrze to są głównie rozmiary kręgosłupa, głowy, czy kości się dobrze rozwijają, czy generalnie rozmiar jest taki, jaki powinien być na przypadający tydzień. W drugim trymestrze jest to bardziej szczegółowe badanie około 20 różnych narządów w porównaniu z normą, jaka powinna występować w tym konkretnym punkcie rozwoju ciąży. Już się zmęczyłam. Serio. A to nie jest maraton. Siedzę i mówię i się męczę. Czas na banana. No więc te badania są bardzo ważne. Momencik. Chwileczkę. Chwilunia. Muszę zjeść. To nie ja. To dziecko. Bez kitu. Mam wrażenie, że szpitale w Izraelu wręcz rywalizują między sobą o to, o miano najlepszego szpitala dla rodzących, dlatego że każdy szpital oferuje taką wycieczkę przedporodową dla pary, która trwa około 2 godziny i ma w zasadzie dać ci informację, jak zachowywać się w trakcie czy przed porodem, gdzie pójść, gdzie co załatwić, jak to wygląda, ile jest pokoi rodzenia, gdzie się czeka, jaka jest procedura, według jakich zasad pracuje szpital. Ale generalnie taka wycieczka to dla nas, ja miałam takie wrażenie, że ona była taką wycieczką sprzedażową w postaci, że tutaj jest naprawdę świetna opieka, tutaj dostaniecie wszystko, czego wam trzeba. W ogóle tu u nas rodzi się najwięcej dzieci, mamy najwyższy wskaźnik, a i tak dajemy radę i dla każdego jest czas i uwaga i pielęgniarki są super. Także ta nasza wycieczka zamieniła się w taką wycieczkę pod tytułem Kupuj u nas. Niezależnie od tego, jakie tutaj panują u was przekonania, co jest zdrowe, mniej zdrowe, jak to powinno być naprawdę, jaka jest jedna prawidłowa odpowiedź, w Izraelu właściwie dostępna jest cała paleta
znieczuleń podczas porodu, strategii, tudzież przebiegu, jaki chcemy, żeby nasz poród miał. Cesarka nie odbywa się może na życzenie pacjentki, bo uważa się wciąż, że jest to jednak procedura operacyjna i dużo gorsza dla kobiety niż poród naturalny siłami natury bądź epiduralnym, bez epiduralu, ale jakby z innymi znieczulaczami. Ale jeżeli jakaś matka się uprze, to taki poród cesarski dostanie. Orzeszka? Jak się ma ciąża, a później bycie matką, do pracy w Izraelu? Przede wszystkim kobiety w ciąży pracują do niemal ostatniego miesiąca ciąży. Zwolnienia lekarskie wydawane są bardzo rzadko i rzeczywiście wydawane są w następstwie komplikacji i medycznych wskazań do leżenia w domu. Więc generalnie nawet jak się kobieta w ciąży źle czuje, no bo trudno się czuć dobrze, jak się ma 20 kilo więcej, tak jak w moim przypadku, to raczej nie przysługuje mi jakaś taryfa ulgowa w pracy. I jakoś sobie z tym radzę. Urlop macierzyński trwa 15 tygodni, to jest 3,5 miesiąca, który jest płatny. Można wziąć urlop macierzyński niepłatny do pół roku, a potem, jeżeli chcemy więcej, to zależy też od czasu, w którym pracujemy w danej firmie i od tego, jak się umówimy z danym pracodawcą. Becikowe w Izraelu na jedno dziecko wynosi 1700 z groszami szekli. A taka miesięczna zapomoga, takie miesięczne 500 plus w Izraelu wynosi 150 szekli na jedno dziecko. Nie wiem jeszcze, jak to przypada na kolejne dzieci, na pewno się dowiem w którymś momencie. Bezrat Hashem. Co najczęściej kobieta w ciąży słyszy na izraelskiej ulicy? Beshahatova, bezrat Hashem, shezeyelach leidakala. Jest taka grupa wsparcia dla kobiet w ciąży, matek, nazywa się Ima Kadima. Ima, czyli matka, Kadima naprzód, czyli naprzód matki, nie wiem. I tam za każdym razem, kiedy pojawia się post, jestem w ciąży, mam taki problem, to możecie być pewni, że pierwszy komentarz, albo jeden z pierwszych komentarzy, to będzie Beshahatova. Tylko Beshahatova. Ktoś po prostu czuje się odpowiedzialny w obowiązku zaklinać tą kobietę z ciąży, żeby się nic nie stało. Nie jest zainteresowany jej problemem, jej pytaniem, odpowiedzią. Najważniejsze, żeby powiedzieć Beshahatova. No takie... takie izraelskie. Shezeyelach leidakala. Achichashuv, shezeyelach leidakala. To usłyszałam od pana w restauracji, który podawał mi szoarmę w moim czwartym czy piątym miesiącu ciąży. Pan życzył mi, żebym miała łatwy poród. Człowiek jeszcze nie myśli o tych wszystkich sytuacjach, a już ktoś o nich myśli za ciebie. Na temat zabobonów, a propos hamsa. Mówimy hamsa, kiedy chcemy właśnie przeciwdziałać jakiejś złej magii, złym przepowieściom, jak to się nazywa, złemu oku, tak? Izraelczycy mają różnego rodzaju przesądy związane z przebiegiem ciąży. Myślę, że one są dość popularne również w Polsce, a mianowicie kiedy robimy zakupy, wyprawkę dla noworodka, najczęściej rodzice nie chcą brać tych zakupów ze sklepu, tylko płacą powiedzmy 20% tej ceny i odbierają zakupy dopiero po porodzie dziecka. Jest to taki aktywny sposób zaklinania porodu, żeby wszystko było dobrze, to nie urządzajmy wszystkiego, nie kupujmy wszystkiego naraz, nie cieszmy się tak bardzo, dlatego że jeszcze wszystko może się wydarzyć, co jest poniekąd zrozumiałe. Nie używa się również imienia dziecka, jeżeli już takie powstało, nikt mnie nie zapytał, imię dziecka już mam wybrane od właściwie pierwszych miesięcy ciąży, natomiast nikt mnie nie zapytał o imię. To nie jest mile widziane i to się raczej nie zdarza. Pytają, czy mam wybrane imię, ale nikt nie będzie naciskał, żeby się dowiedzieć, co to za imię, wierząc, że to nie jest dobry omen. Starałam się, żeby ten filmik był bardziej taki briefowy niż przegadany. Tym bardziej, że łapię zadyszkę i ciężko mi mówić.
więcej niż kilkanaście minut. Napisałam artykuł na temat tego, jak ciąża wygląda w Izraelu. Też są poruszone tam tematy, o których nie wspominałam w tym filmiku. Także po więcej informacji możecie również sięgnąć do tego artykułu. Znajduje się on na mojej stronie facebookowej, na fanpage'u, jak również na stronie Lente, czyli śródziemnomorskiego magazynu, który prowadzi Julia Wolner. Bye! Idę spać.